Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Co my dzisiaj będziemy robić? Ano, zaczniemy sobie od tuningu nowego samochodu, tylko na sobie go będziemy tuningować. A żeby się dowiedzieć, to musimy sobie zerknąć na mapkę i zobaczyć, co nam jeszcze zostało do robienia. Więc widzimy, że mamy wyścigi terenowe do ogarnięcia i trzeba mieć 350 punktów na statystyce. No nie wiem, czy nasz nowy samochód sobie z tym poradzi. Ci, co oglądali poprzedni odcinek, to już na pewno wiedzą, o jaki samochód chodzi. Tak jest, oczywiście chodzi o nowego Volkswagena z 60... no nowego, nie nowego, no widzicie, że tu jest złom, nie? Tak jest, a jeśli oglądacie mój kanał po raz pierwszy, albo jeszcze nie macie z jakichś powodów subskrypcji, nie wiem, z jakich powodów można nie mieć u mnie subskrypcji. Może ktoś mnie nie lubicie mieć, czy nie? Nie kliknijcie subskrypcję, to mi bardzo pomaga i zostawcie łapę w górę. To też mi bardzo pomaga, żeby wypromować ten film. Co wy na to? Możemy się tak umówić? A ja za ten czas dam wam fantastyczną rozrywkę. Czy nie? Dobrze, wiecie co? Jedziemy z tuningiem, bo tutaj trzeba zrobić parę rzeczy. Słyszycie, że ja wyciszyłem trochę dialogi... One są takie cringe, ale dobra, wezmę je trochę głośniej, no. Dajmy je tak troszeczkę, o. Troszeczkę je podgłosię. Czasami, jak tego słucham, to mi się źle robi. Tych dialogów. Okropne one są. Na szczęście w Need for Speed Hicie już to poprawili. Ale my musimy sobie zrobić super konstrukcję, musimy samochód wrzucić na 300 punktów na statystykę. I żeby był taki jak najlepszy kontrast... Żeby był taki jak najlepszy kontrast między samochodem bez tuningu, z takim gratem... Kurczę, przez chwilę... Ej, on ma... What? On ma dwa różne lusterka. To chyba nie jest fabryczne, to jest po prostu tak, że... Ten to jest złom, nie? Jest strasznie wolny, no 2 godziny do setki. Albo i nie wiem, czy w ogóle setkę osiągnie. Nie no, jest już, zobacz. Setka, proszę bardzo. Ile, jaka prędkość maksymalna? Radar 120 km na godzinę. Tym autem bałbym się tyle jechać. Zobaczcie, 140, 150 chyba już. 146 km na godzinę, słuchajcie, prędkość maksymalna. I proszę bardzo, ładujemy część. 11 poziom, będziemy mieli 300. A, jeszcze nie, jeszcze raz musimy wylosować. I uwaga! I mamy 300, równe 300. Możemy jechać do garażu, samochód nie wygląda, ale on już został stuningowany. Osiągi ma znacznie ulepszone. Zobaczymy, jaka prędkość maksymalna jest teraz na tych 300 punktach. W zasadzie jest to samochód off-roadowy, więc spokojnie mogę sobie jechać do mojego domku na przełaj. A domek mamy tutaj na lotnisku po prostu. Sprawdzimy tą prędkość maksymalną. Słuchajcie, teraz na wybojach 160 km na godzinę. Na wybojach. Wyobrażacie sobie? Ja nie wiem. Jak to jest jechać w ogóle po szutrze 170 km na godzinę. 200 240, 250, nie mogę liczyć. Za zawolno liczę. 270 280. 280 km na godzinę. Ale na czym nam zależało? Nam zależało na tym, żeby zrobić... Tak jest! Super konstrukcję. I to jest naprawdę super konstrukcja, bo zobaczcie, jak świetnie wystają tutaj po bokach koła, no nie? Zaraz sobie jeszcze ją oczywiście dostosujemy. To jest mój ulubiony moment chyba każdego odcinka. Serio. Dobra. Dach. Tutaj mamy sobie reflektory do wymiany. Dajmy sobie o taki panel. Chyba ostatnio dawałem taki do poprzedniego samochodu, nie? Zresztą też robiliśmy sobie super konstrukcję na offroad i teraz też sobie zrobimy super konstrukcję na offroad. A co? Fajne są te offroadowe, no nie? Tu jakieś światło. Ej, jak on teraz, on wygląda jak Transformers trochę, gościu. Rozdzielacz powietrza, tu już nic nie możemy dodać, bo nie ma gdzie tego doczepić. Ale... Nie no, teoretycznie, zobaczcie, mamy tutaj opcję wymiany reflektorów, ale nie możemy ich wymienić. Czemu? Nie wiadomo. Tak, mamy dwa przednie zderzaki, mało trochę, nie, tych rzeczy. Co tu jeszcze możemy zrobić? O, patrz, patrz.
Czy mamy opcję? Tak, mamy opcję całkowitego usunięcia przedniego bocznika. To się przyda, bo ja chcę, żeby te koła maksymalnie odstawały. To jest chyba jedyne takie auto, gdzie te koła mogą tak odstawać, nie? Brakuje mi słownictwa. Dobra, felgi. I co? Tutaj sobie wstawimy... A, dawaj jakieś takie tam, nie będziemy szukać nie wiadomo ile. Przeważnie zajmuje mi to dużo czasu, ale tutaj nie chcę, żeby... Dajmy sobie jakieś takie. Myślę, że pasują na offroad. Chyba jest w porządku, nie? Okej. Niech sobie będą... Aha, tutaj jeszcze możemy jedną rzecz zrobić. Opony. Możemy... Tutaj to świetnie widać, nie? No bo nie ma błotników, nic ich nie zakrywa. I zobaczcie, że tutaj możemy sobie zmienić ten bieżnik, no nie? Widzicie? Są tylko jedne opony, które zmieniają całkowicie bieżnik. I tylko, no wie, właściwie wybieram, bo wyglądają najlepiej. Lusterka. I czy teraz właśnie, jak zmieniliśmy sobie... jak mamy standardowe lusterka, mamy faktycznie, ej, one są niesymetryczne. Z jednej strony są takie, z drugiej takie. I są to lusterka volkswagenowskie. Ciekawe, przypomina mi to Passata B5 FL, to jest taki Nemo, można powiedzieć. Po stronie pasażera Passat B5 FL ma krótsze lusterko i to wygląda jak taki Nemo trochę, się tak śmieję, że to jest Nemo. O Boże. No, niesymetryczne rzeczy w samochodach są słabe. Chociaż, grając ostatnio w Cyberpunka, tam dużo samochodów miało takie niesymetryczne elementy, trzeba przyznać, że no... ładnie to tam zrobili. Dobra, tutaj sobie wymienimy felgusie na... Ojej. Ej, tutaj mamy fajnego glitcha. Kolejny glitch, który znaleźliśmy w paybacku. Zobaczcie, tutaj wystaje kawałek ośki przez felgę. Jeśli felga jest taka za bardzo wtłoczona, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa. No, dziwne, dziwne. Co nam jeszcze się tu przydarzy? Wybiorę sobie inną felgę niż jest z przodu i liczę na to, że będzie pasować. Nie, nie jest źle, nie? Taka sama ilość otworów chyba. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest dobrze. Taka sama ilość otworów, mi to pasuje. No i najważniejsze, moi drodzy, zmieniamy oponę. Nie tarczę, bo tarczy i tak nie widać. Oponę wymieniamy na tą taką kozacką. O tak. I teraz mamy taki fantastyczny banan i z tyłu i z przodu. Czy da się usunąć błotnik z tyłu? Jest! I widać nawet amortyzator. Zaraz będziemy mieli bekę z tego, jak on nie pracuje. Super. Spoiler. Proszę bardzo, możemy sobie wymienić. Patrzcie, tu jest bardzo ciekawy spoiler, który troszeczkę przysłania nam coś, co chyba próbuje być układem wydechowym, ale taki bardzo skrócony ten układ wydechowy. Zobaczcie, dajmy sobie taki śmieszny spoiler. A można go całkowicie usunąć? Chyba nie ma takiej możliwości w superkonstrukcji, zobaczcie. Nie szkodzi, dajmy sobie coś takiego. Podoba mi się, klapa bagażnika, nie ma dostępnych części. Tablica rejestracyjna nas nie interesuje, tylny zderzak, nie ma żadnych części. Układ wydechowy. Co ty dajesz, co to jest? To jest jakaś totalna fantastyka, ej. Oczywiście dajemy ten do góry. Ja aż się oplułem. To jest chyba najbardziej hardkorowy samochód pod tym względem. What? Pod względem wydechów i takiego hardkorowego tuningu. To auto wygląda teraz jak samochód z... jak to się nazywał ten film? Nie Łowca Androidów, tylko... No wiecie, wiecie o jaki film mi chodzi. Na pewno w komentarzach... no, będziecie wiedzieć o co chodzi. Znaczy no, napiszecie o co mi chodzi. Ja nawet grałem w tą grę, no, nie pamiętam już. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy sobie jakieś takie malowanie. Co by tu wybrać? Podoba mi się. Pierwsze, lepsze. I mi się podoba, jest w porządku. Te wydechy są przekozackie. Takie wydechy u dołu też by były spoko. Ale no, my robimy wersję offroadową tego samochodu, więc wypadałoby mieć ten wydech jednak do góry, żeby gdzieś tam, no, mimo wszystko nie zahaczał, prawda? I wiecie co? Zrobimy tutaj jedną szaloną rzecz. Zainstalujemy mu pneumatykę i będziemy zaraz się głośno śmiać z tego, w jaki sposób pracuje bądź nie pracuje zawieszenie w tym samochodzie. Zobaczymy, czy to w ogóle działa.
No bo teraz będzie, bo to zawieszenie mamy teraz na wierzchu, nie mamy błotników, widzimy koła, wiesz, odstające i będziemy mogli troszeczkę pośmiać się z Paybacka, albo i nie, a może będzie odwrotnie, może będzie super. Dobra, i tak, widzicie tutaj układ wydechowy, czy uginają się sprężyny? Z tego co ja kiedyś zauważyłem, chyba to było w Need for Speedzie, to te sprężyny, one nie uginały się, tylko one się chyba chowały w karoserię, tak? Wiesz, ten element, nie? A teraz mamy wszystko na widoku, to jest chyba jedyny taki samochód, gdzie wszystko widać. I wiecie co zrobimy? Teraz naciskamy, żeby samochód się obniżył. Kurde. Znaczy tak, widzimy, że sprężyna się chyba nie ugina. Chociaż nie. Ona się ugina? A z tyłu? Jak się dobrze przyjrzycie. Wow, jak się dobrze przyjrzycie, to ona się naprawdę ugina, ta sprężyna, i z tyłu, i z przodu, i to zawieszenie naprawdę działa. Need for Speed! What? Ja podejrzewam, że specjalnie to zrobili, wiesz, dopracowali ten samochód ze względu na super konstrukcję, ale jestem i tak pozytywnie zaskoczony, że to działa. Podczas pneumatyki, nie? A czy działa tak? No widzimy, że to zawieszenie pracuje sobie. Podczas jazdy po wertepach, tak próbuję się przyjrzeć, i ta sprężyna też się ugina. Wow! Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Mega! I samochód wydaje się teraz lepiej skręcać, niż robił to jeszcze przed chwilą, zanim zrobiliśmy z niego super konstrukcję. A teraz pojedziemy sobie, słuchajcie, na tym tuningu, który mamy. Będziemy składać ręce w modlitwę po to, aby wygrać wyścig, gdzie przeciwnicy będą mieli no dużo wyższe statystyki niż statystyka mojego samochodu. Ciekawy jestem, czy mi się uda wygrać. Zobaczcie, jest słabo. 300 punktów na moim samochodzie kontra 350 na wymaganiach. Oj! Nie wiem, czy mi się uda wygrać, ale byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby się jednak udało. Zobaczmy. Tylko wyścig wokół jeziora? A nie nazywacie się kompania ryzykantów? Wybraliśmy ustronne miejsce, żeby przeprowadzić parę testów. Zobaczmy. Okej, zobaczymy. A, wiem, zapomniałem w sumie, ale jeszcze muszę pokonać, wiecie, ich jako przeciwników na drogach. O te tam 200 metrów ich powyprzedzać czy coś takiego, nie? To też musimy sobie porobić. Ups, ups, ups. Ups, ups, ups. Ups. Trochę jest problem z tymi osiągami. Natomiast wyścigi offroadowe są troszeczkę nieprzewidywalne i tutaj dużo rzeczy się dzieje, jak widzicie, ktoś tam wypada z drogi i w zasadzie nie trzymam się jakoś bardzo daleko od peletonu. Minusem są... What? Właśnie takie akcje. Są minusem zdecydowanie, ale minusem są też niestety niskie dosyć osiągi mojego samochodu, ale też krótkie nitro i słabe to nitro. Nie wiem, czy uda mi się podgonić. Czwarta pozycja, słuchajcie. 9 km do mety. No, nie poddam się na razie, ale nie widzę tutaj dobrego zakończenia dla mnie. Chociaż z jasnowidzeniem nie mam za wiele wspólnego, to no, kurde, wystarczy pododawać parę rzeczy, nie? Teraz przyjąłem troszeczkę inną taktykę niż zawsze, jeśli chodzi o tuning, bo robiłem wszystko na przyspieszenie. Myślę, że to jest dobra opcja, jeśli chodzi o tuning na offroad, dlatego że tam głównie używamy sobie tego przyspieszenia zamiast... prędkość maksymalna nie jest nam potrzebna. Przydałoby się jeszcze nitro ulepszyć troszeczkę. Ono przydaje się no prawie zawsze na każdym typie wyścigów, ale generalnie no myślę, że sobie jakoś poradzimy na tym. Wow! Ale teraz ciśnie! Dopiero co wyjechałem już 200 na godzinę. To mi się podoba. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w wyścigu. O kurde, ale ciśnie, jaka różnica. To tylko kwestia kilku punktów.
Tam chyba 39 punktów więcej mam, jeśli chodzi o statystykę tą ogólną. Ale wiesz, wszystko w przyspieszenie teraz ładowałem. Kosmos jest totalny. Ale przyspiesza. Pierdzielony. A to jest jeszcze nie maksymalny tuning. Ej, wiecie co? Ja od tej pory chyba wszystkie samochody, jakie będę tuningował, wszystkie będę robił na przyspieszenie. No bo co? Nitro nie ma się przecież cały czas, a przyspieszenie jest cały czas z nami, no nie? Kosmos, zaraz zobaczymy, jak na wyścigu będzie. I uwaga, nadciąga, Lucek! Patrz na to, bez nitra. O kurde, oni też mają dobre przyspieszenie, nie ma żartu. Driftuje się ciężko, ciężko wejść w poślizg. Ale przyspieszenie jest boskie. Dawaj nitro. Widzimy się na mecie. A, właśnie, ważna rzecz, której ja chyba nie robię, to jest to, żeby trzymać się tej wydrążonej drogi, nie? Tego shooterku po środku. A nie jeździć pobocze, bo to pobocze bardzo zwalnia. Tu się ktoś zrespawnował. Dawaj tu. Ktoś tam wyleciał! Kurde, tutaj jest po bokach, są urwiska. Trzeba uważać, żeby mnie nie wpaść, bo katastrofa. O, udało mi się zadriftować. Czy ja mam na pewno 4 koła? No muszę chyba mieć. To jest auto offroadowe, to koniecznie musi mieć na pewno 4 koła. To jest dziwne w takim aucie, powiedzmy, małym, ale potworze, nie? Właśnie to wygląda. Co on tak złapał przyczepność dziwnie? Który jestem? Trzeci? Dobrze. Ale ciśnie. Trzeba się trochę skupić, bo ciężko jest nim na zakrętach sterować. Brakowało. 7 km, dobra, na spokojnie, nie? Nie muszę się tak spinać. Z przodu gościu ma trochę lepszy samochód, ale naprawdę nie czuć tej różnicy. Przyspieszenie jest kozackie w tym moim. Ale zakręty ciężko. Ej, skasujmy to. Nos mnie spędzi. Skasujmy gościa, bo oni mnie też spychają. Patrz, rozwalił się, przeskoczyłem go. Aha, bo my okrążenia jedziemy. O nie, wygrałem. Pojedynek garbusów. Bam. Ale poleciał, ej, to było perfekcyjne uderzenie. Bardzo mi się podobało. Cyk, driftik. I tutaj też driftik będzie, czy nie będzie? No, powiedzmy. Dobra, poszło. Ale ciśnie. Ej, autentycznie, każdy mój następny samochód do końca gry robię pod przyspieszenie. Nie przekonacie mnie do niczego innego. Wszystkie części, jakie będę losował, będą pod przyspieszenie. Możecie być tego pewni. Najpierw kupię sobie jakiś pakiet do ganiania czy coś, a potem wszystkie części na przyspieszenie, bo to jest... Przyspieszenie jest uzależniające, ale kurczę, drzewa jednak nie są uzależniające. Gdzie jestem? Dogonił mnie ktoś? Na szczęście nie. Dobra, jestem jeszcze pierwszy. Jedyny kurczę minus to ten samochód wcale nie chce latać. On się tak ledwo co od tej ziemi odbija i zostało mi bardzo niedużo, żeby... Patrz, jak niewiele mi zostało! Nie zrobiłem wyzwania, zabrakło mi ileś tam milisekund czasu w powietrzu, żeby zaliczyć, zobaczcie. No niewiele. Co on na to? Czekaj, jak to wygląda? Mówisz, że familia udoskonala wam auta? No jasne. Myślisz, że odpływ południa tak dobrze prowadzą? Serio, to już przegięcie. Musisz robić swoje, żeby spełniać marzenia. Chyba dobrze mówię, co? Co? Tak. Wszystko, by spełnić marzenia. Właśnie. Mam taki pomysł. Następny wyścig odbędzie się na jednym z moich placów budowy. Chodzisz? Jasne. Okej. Okay. Wiecie co, jak już się od nich oddaliłem... Dobrze wiem, że się ładuje w silnik. Ale i tak się na to piszesz. Nie można się cofać. Poza tym,
To jest ekscytujące. To najgorszy powód pakowania się w łapkę, jaki znam. Staram się jak mogę. Do zobaczenia, brat. Okej. Zastanawiam się, czy go ulepszyć, czy zostawić tak jak jest, bo w momencie, kiedy już wyprzedziłem tych przeciwników, to zostawić ich daleko w tyle nie było trudno. Najtrudniej właśnie było ich wyprzedzić i zdobyć sobie jakąś przewagę. No, w sumie myślę, że moja przewaga trochę wynikała z tego, że zrobiłem takie fajne spychnięcie gościa do rowu i w drzewa i w las, z czego pewnie długo nie mógł się wydostać. No, ale... Zostawimy chyba tak jak jest, wystarczy, nie? O kurde, patrzcie co można zrobić w Need for Speed Payback. Wiedzieliście o tym? Uwaga, zaskoczenie za 3, 2, 1. Możemy palić kapcia w miejscu na 4 koła. Jak dobrze staniesz na jakiejś niepochylonej drodze, to może i będziesz mógł w stanie kręcić w miejscu. Zobacz na to. Bardzo, bardzo dobra robota. Bardzo mi się to podoba. Świetnie. Dobra, Ark Tower. Zobaczmy tu, co się będzie działo. W ciągu 2 lat familia będzie mogła się pochwalić największą wieżą w USA. Ale na razie... Ciesz się wyścigiem. Oh yeah. Dobra, zobaczymy. O, nie pamiętam tego wyścigu. Kurczę, jak tu się jechało? Owal pamiętam, ale żeśmy już go ścigali, już się tam żeśmy ścigali, nie? A, tu, okej. Familia. Gościu tak brzmi w porządku, nie? Jak się z nim rozmawia przez radio. Ale taki, kurczę, jednak no... Bawi się z tą familią i to mi tak przeszkadza. Spadaj na drugie! Pocisnął, pocisnął, ej! A dobra, ile tu mamy... Myślałem, że się rozwalę. 4 okrążenia, czyli tutaj mamy jakieś krótkie te okrążenia. I gościu ciśnie, ładnie ciśnie. Okej. Zaraz zobaczymy, czy uda się go zepchnąć, bo on ma... co on tam ma? Chevroleta jakiegoś, nie? To jest współciężarówka, ale tu nie ma żartów. I nie da się go tak zepchnąć łatwo. To mi się udało. Takiego dużego potwora zepchnął mały Volkswagen garbusik? Ej, tu było ciężko się zmieścić. Dogonił mnie. Już myślę o następnym wyścigu. Dobrze, dobrze, tutaj. Cały czas driftem, zobacz. Okej. Na razie idzie dobrze. Na razie jestem na prowadzeniu. I ops. Okej, trzecie okrążenie. No już teraz mu się trochę... oddaliłem, nie? Już tamto zderzenie z ścianą, zderzenie z rzeczywistością troszeczkę go onieśmieliło, zostawiło z tyłu, ale ciężko opanować ten samochód na zakrętach. On jest taki, kurczę, strasznie przyczepny, jak próbuję go wprowadzić w drift na ręcznym, to on tak opornie, może spróbuję właśnie tym hamulcem nożnym, co jest dziwne, nie? Ale... To jest Need for Speed, no tutaj nie powinniśmy, wiesz, dziwić się niektórym rzeczom. Czyli na przykład brakiem fizyki. Albo ja wiem, twórcy tej gry żyją w innym wszechświecie, gdzie obowiązują inne prawa fizyki niż w naszym, no nie? Też tak może być, znacie teorię wieloświatów? A? Nie, faktycznie, chyba nożnym jest lepiej. Tutaj spróbuję. No, ręczny? Ręczny prawie wcale nie działa w tym samochodzie. Może tu nie ma ręcznego? O ja wiesz, klikam tu ręczny, klikam, to się nic nie dzieje za autem. Tak to wygląda, że mamy chyba kilka możliwych dróg przejazdu danego okrążenia. Okej, gościu zniszczony, i co teraz? O, pościg! Gliny na nas nasłał, to dziad.
No wiecie, familia ma... Powinienem był uważać. Ty dziadów i Arbuzo Zerwy w Węgwale. Próbowałem być miły, zrobić z ciebie członka rodziny, ale miałeś to za nic. Familia nie potrzebuje kogoś takiego. Znakomicie! Przenigdy nie pojadę dla tych sprzedajnych tu. Kurde, ostro! Gościu się, wiecie, gościu się wystraszył, że z nami przegrał. I nasą na nas gliny ze strony familii, bo familia ma w garści policję w tym mieście, nie? Kurde. Naprawdę cierpią na brak wygranych ci familia. Oni po prostu słabo jeżdżą i wiesz, muszą jakoś rekompensować. Zobacz, nawet policjanci, których oni nasyłają na nas, sami rozbijają się o barierki. Potykają się o własne nogi, no. Jedziemy na południu, na I-620. Zobacz, gościu, o co chodzi? Ale ściśnie ten samochód, ja nie mogę uwierzyć. Czy te super konstrukcje wszystkie są takie przykokrzone, czy jak? Ten ma niesamowite przyspieszenie. Osiedli ty. Bam! Bam! Źle trochę pojechałem, ale to nic. Chyba się jeszcze z tego jakoś wydostanę. 2 km do celu. 40 sekund. Tu ich zgubię. Na offroadzie. Tak jest. Oni też tu jeżdżą. Co, nie mają offroadowe radiowozy? O, rzesz ty, offroadowa Corvette C7. Cofaj. O kurczę, twardo tutaj. Co tu się stało? Ja po dachach jakiegoś samochodu jechałem. Dobra, chyba będziemy mieli hopę za moment. Już widzę na celowniku, na moim ludzkim radarze, pojawił się koniec pościgu. Muszę tam tylko dojechać, a jest ciężko. Nie no, tutaj Corvette nie powinna mieć szans z tym offroadowcem. Zobaczcie, zostają z tyłu, całe szczęście. Chodźmy na drogę, może co? Będzie szybciej? Nie. I tak to się robi. Pięknie. Nowy rekord. Kurde, serio? Ja się tam poważnie rozbiłem. Chyba, że moje rekordy się nie zapisały, nie wiem. Nowy rekord. Dobra, wylosowaliśmy część oczywiście. Niestety nie na przyspieszenie, ale przyspieszenie na mnie słabnie, bo ta część ma ogólnie wyższy poziom, więc spoko. Może być. No i mamy, i została nam ostatnia misja. Co? Wow, hej, tu nie Holtzman. Kto mówi? Ktoś z jego ekipy, słuchaj. Nie jesteśmy twoimi fanami, ale to co Holtzman wyprawia z familią, to też nam nie pasuje. Co jest? Mam dla ciebie informację, gest dobrej woli. Holtzman kręci się w okolicy kanałów deszczowych, pracując nad nową trasą. Chcesz mu dokopać? Jedź tam. Hej, dziękuję. Wcale nie musiałeś. Nie ma o czym mówić, ale poważnie, nie mów o tym nikomu. Okej, jedziemy go dopaść. Członek ekipy wkopał swojego szefa. Musi go naprawdę nie lubić za to, za te akcje z familią, ustawianie wyścigów i tak dalej. Widocznie odezwała się w nich jakaś natura walecznego kierowcy, no nie? I bardzo dobrze. Sprzedał swojego szefa, możemy stoczyć z nim pojedynek. I zobaczmy, jak mi pójdzie. Ale jakie słabe hamulce mam w tym samochodzie, strasznie. A to chyba było na statystyce, nie? Że on jest słaby pod tym względem. 380, ja mam 343. Powinienem dać radę. Zepchnie się go tam raz i spoko, nie? Za to, co mi odpieprzył z policją, nie ma problemu. Damy okrążenia mamy, słuchajcie. I zobaczymy. Ostateczny pojedynek. Kto ci dał znać? Nieistotne. Twoja ekipa nie lubi tanich sztuczek. Chcesz zobaczyć sztuczki? Pokażę ci sztuczki. Okej, zobaczymy. Zniszczę cię, dzieciaku. Ja prawie się udało ścianę. Ale to by było piękne. Za piękne, nie?
faktycznie, ale ładnie tu pojechał. Ej, co? Byłem na kołach! Byłem na kołach, jak to mnie skasowało? Ej, on się też tu rozwala. Co on tu robi, patrz? Zrobiłem zdjęcie na pamiątkę, żeby miał. Ej, został z tyłu, on się tu zawiesił. On nie ogarnia, o co tu chodzi. To jest trasa, którą on sam kombinuje tutaj. Nie ogarnia, jak jechać. Co za gość? Co za gość? Dobrze dla mnie. Ciśniemy. Ale tu jest ciężko trafić. Ile mamy tu okrążeń? 3 okrążenia. Dobrze, że chyba ostatni raz to jadę. Cały ten sprzęt spowalnia ci brykę, co, Holtzman? Ten sprzęt jest warty więcej niż ty. Czekaj, jest warty więcej niż na przykład nerki u człowieka? Hehehe. Nerka kosztuje chyba 40 tysięcy złotych, nie? To jest więcej czy mniej, nie wiem. Co on tam za sprzęt ma? Jakie w ogóle rozkminy, nie? A, bo nie robiłem tego, czego sobie życzyłeś. Ty, familia, to bo w końcu pożałujesz, że tak nie było. Kobiet nie życie z tym łajem. Ciekawe. Ale ściśnie to auto. Ciężko się nim. Ciężko. Ej, no patrzcie, na 4 kołach wylądowałem. Wszystko spoko. Czemu nie mogłem jechać dalej, nie? Ten samochód jest mega, mega szybki. Bardzo dobrze przyspiesza, zdecydowanie, nawet po tym tuningu. Ale minus jest taki. Powiedzmy, że mam znajomy. Każdy z nas ich ma, Holzman. Nie takich dzieciaków. Nie taki. Ten samochód generalnie ciężko się prowadzi. Ciężko go wyczuć. Tak niby jest przyczepny, a niby nie jest. Nie wiesz, czy driftować, czy raczej pokonać bez driftu jakiś zakręt, czy ominąć przeszkodę. Ciężko jest. Już czas to skończyć. I cyk. Skończone. Zobaczymy, co on na to powie. Bo kolekcjoner dał mu zadanie, żeby zajął się makiem osobiście, i on mu tak powiedział. Wtopił nieprawdopodobnie. No i ciekawe, co na to teraz powie. 44 tysiące kasy. Bardzo dużo. Dostajemy za to oczywiście część. I pyk. Ostatnia misja ukończona. Liga pokonana. Aventador, proszę bardzo. Nie będzie nam już niestety potrzebny, chyba, nie? Pagani Huayra BC i Ford GT, 17 rocznik? Chyba tak. Co dalej? Ty i twoi ludzie nie macie pojęcia, na co się piszecie. A, ktoś nie umie przegrywać. Macie zamiar wejść w paszczę lwa. Mam nadzieję, że jesteście gotowi wszystko stracić. Znowu. Odbijamy nasze miasto. Familia upadnie. Nie przestraszysz nas. Robicie wielki błąd, myśląc, że chodzi tylko o familię. Ale co do tych waszych zawodów, to był wasz ostatni offroad przed gonitwą. Rozglądajcie się, będziemy was obserwować. No to bądźcie gotowi na widowisko. Dobra, on ma taką ekipkę, która nie jest do końca z nim, nie? Więc może go zdradzą na rzecz Maka? W każdym razie, nasz nowy samochodzik spisał się... Dobrze. Nie chcę tutaj za dużo euforii na jego temat wyrażać, bo był przeciętny, nie był jakiś tam niesamowity. Przyspieszenie ma bardzo fajne, natomiast prowadzenie, no, większość czasu jak chciałem jakoś skręcić, ominąć przeszkody czy coś, kończyło się to źle, ale przyspieszenie, huhu, super, naprawdę, pod tym względem jest ekstra. Nie wiem, czy dały to przyspieszenie, czy ulepszyły części, czy raczej właśnie sama charakterystyka tego samochodu. Zobaczcie, że on jest właściwie takim rurowcem, który posiada troszeczkę karoserii, no nie? Więc podejrzewam, że w rzeczywistości nie dużo waży. Myślicie, że 100 waży? Albo mniej? Nie. Pozdrowienia. Holtzman wydawał się na początku taki w porządku dosyć gościu, ale z czasem jak zaczął przegrywać, no to troszeczkę humor mu spadł, no nie. No niestety, jak się ustawia wyścigi i się zawsze wygrywa, a w tym wypadku no jednak się przegrywało nie ustawiając wyścigi, no to jest troszeczkę ciężko, prawda? Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się, na razie. Hejas! So